Cześć, ja nazywam się Pater, a dziś witam was w GTA Online. To jest dodatek świąteczny i sobie zobaczymy, co tutaj będziemy wyprawiać. Na razie sobie chwilę postrzelam z rakietnic i ja wam powiem coś takiego, że te rakietnice w sumie nic nie dają nam. Jedynie fajnie, jak tak zbierze się grupka osób i strzelą w niebo. Wtedy mamy fajerwerki, bo to w sumie są fajerwerki. To nie są takie typowe rakietnice. Teraz sobie trochę pójdę, nie wiem, sam nawet nie wiem. To jest takie trochę bez pomysłu. Nie wiem nawet, co mam robić. Chcę sobie strzelić może w auto. I jeżeli strzelimy nawet w auto, to to się w sumie tak bardziej odbije i nie wybuchnie nam auto. Tylko że ja nie mogę w to trafić. Podłoga. Sami zobaczcie, podłoga nam się pali, a reszta, z resztą nic się nie dzieje. Auta jak automatycznie zobaczą, że strzelamy z tej rakietnicy, oczywiście uciekają. Chociaż tylko jakbyśmy strzelili w człowieka, to ewentualnie by się spalił. Tylko to, nie dostałby innych obrażeń, tylko od spalenia, od rakiety. Dobra, teraz sobie może zobaczmy, ile osób jest na online. Publiczna 14 osób. Ja mam tutaj 14 level. Mały trochę levelek, ale z czasem wbije ten levelek. Pewnie jak wy już zobaczycie ten materiał, bo nie wiem dokładnie, kiedy go wrzucę, to pewnie będzie albo dużo po świętach, albo po prostu pewnie go wrzucę dużo po świętach, bo ja mam taki problem ogólnie, że jak robię jakiś materiał, to obrabiam go, robię i to jest czasami u mnie schodzi, bo na ogół mi się nie chce. A myślę, że tutaj sobie chcę zobaczyć, czy w ogóle, może wy wiecie, na PlayStation 4 jest taka opcja, że można pokazywać gesty, na przykład takie same jak po zwycięstwie na przykład deathmatchach, czy jakichś misjach, zadaniach, nie wiem jak to nazwać, misjach, to się nazywa jako misja. I właśnie nie wiem, czy na Xboxie da się właśnie to ustawić, żeby widzieć te gesty, pokazywać te gesty. Wiem tylko, że można pokazać fuck you, ale to jak nie mamy auta, jak nie mamy broni żadnej, ale to tylko to. I to działa też czasami w aucie. Trzymaj pozycję, przejmij teren od klubu, nazwa klubu. Klub, nazwa klubu rozpoczyna. Utrzymaj pozycję, przechwyć teren, aby zdobyć pieniądze i RP. To mnie mało interesuje, to ja wolę zrobić rozróbę na mieście. Jestem ten niegrzeczny Mikołaj, ten brzydki, ten B. Dobry Mikołaj by nie porywał aut. Swoją drogą musicie zauważyć, jeżeli nie graliście zimową porą w GTA, to musicie zauważyć jedno to, że auto ciężko się prowadzi trochę. Trochę ciężej się prowadzi niż normalnie. Jest takie wrażenie ślizgania się, że mamy śnieg niby. Bardziej to prowadzi do realizmu. Teraz podjadę do gościa i spróbuję go zaciupać. Nie wiem, czy mi się uda. Bo ja mam taki problem, że na ogół mi się tego nie udaje zrobić. Chyba, że gościa akurat nie ma. No i to jest to. Właśnie mnie rozdupcył. Może nie ten, co chciałem, ale mnie rozdupcył jeden gość. Geralt, misja. Dużo misji się dostaje na online. W sumie nikomu to nie potrzebne. Miejsce śmierci zaznaczone. Dobra, gin. Jestem złym Mikołajem. Będę musiał wam w przyszłości pokazać. Bo mają wyjść jakieś tam fajne aktualizacje. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć o jednym takim, taką rzeczą, że wada między GTA nowej generacji i starej jest jedno. Jak kupujemy, nie mówię o cyfrowej wersji, bo cyfrowa wersja na przykład na Xboxie
jest już z kartą tą szar coś tam. To jest ta karta, dzięki której dostajemy kasę. I aktualnie jest ona w promocji, ale jeżeli kupujemy oryginalną płytkę, wersję pudełkową i jest zafoliowana, tam nie mamy nic poza płytką i taką nędzną małą instrukcją. Nie mamy tak zwanego kodu, tak jak było w przypadku GTA na starszej generacji, czyli PlayStation 3 i Xboxa 360. Dostawaliśmy tam kasę. 500 milionów chyba to się nazywa na online i 500 na singla. Dzięki czemu mogliśmy rozwinąć swój przestępczy biznes. Coś mogliśmy już kupić. Chociażby kupić mieszkanie na start czy coś, jakieś małe auto, żeby mieć to na początek. Albo chociaż bronię. Nie kupować auta, tylko bronię na przykład. W nowej generacji właśnie tego nie ma. Ja uważam to za wadę. Też nie ma... Jezu, jak to auto się źle prowadzi. Masakra. Jezu, nie chcę tego auta. Zauważyliście jeden trik? Nie wiem, czy to jest z normalnymi ubraniami, bo mało gram w online, ale tutaj w zimowej edycji, jak wchodzimy do auta, to automatycznie zdejmuje nam się z automatu czapka. I to jest taka w sumie ciekawostka. Tutaj mamy klienta, którego warto by było zdjąć, jak nam nie ucieknie. Gin! Gin! Okej, dobra, już... No nie, myślałem, że mnie policja zabije prezydenta, ale to mało ważne. W ogóle mam do was pytanie takie, czy wy czytacie te komunikaty, co lecą z boku, jak gracie? Na przykład o zaproszeniach jakichś, czy ktoś kogoś zabił, jakieś wydarzenie jest. Ja jedynie czytam, jak na przykład wyskoczy informacja, że na przykład nowe ciuchy są, nowe ubrania, to tak, ale resztę to tam zobaczę, tylko zerknę tak dosłownie i olewam to. Nawet tego nie czytam. Teraz byśmy się udali trochę do gracza, bo ja chcę trochę postrzelać do nich, jak do kaczek. Znajdź życie, to znowu mnie zabije i będziemy musieli od początku jechać. To jest moja majna chata. Chyba. Nie, to była opcja kupna. To jest moja chata. Stary, nie ogarniam trochę. Dobra, tego przejechać? Podobno da się nawet... O! Cudowne GTA. Magia normalnie. Gin, gin, gin! On miał rakietnicę, chciał we mnie rakietnicą strzelić. Mój stan psychiczny nie jest dobry. To zawsze to wyrzuca, jak zabijemy kogoś w online. Dobra, teraz sobie pojedziemy do następnego punktu, gdzie ktośkolwiek jest. Drogi! Ja tu jadę. Dobra, tu mamy... Tu ktoś jedzie z jakimś zadaniem. Tutaj mamy gościa. On się zaraz chyba przemieści. Dobra, więc musimy do niego podjechać i zabijemy go. Mam mój... Sekretny plan. Sekretny plan. To ten sam. To ten sam. Macierz mnie zabił! Walony w dupę. Dobra, jesteśmy już pod sklepem. Tutaj na stacji benzynowej gdzieś tu powinno być paliwko. Dobra, idźmy do sklepu. Kupmy sobie gumy kulki i zapłaćmy 500. What the fuck? Dobra, robimy napad. Robimy napad. Dawaj kasę. Dawaj kasę, łajzo. Shit. Nacisnąłem klawisz, że niby strzelam. On zauważył, że nie mam broni. Nabojów. Shit. I zabił mnie, sukinsyn. No dobra.
To zmieniamy plan, nie idziemy obrabować sklepu, gonimy gościa. Tak w sumie w online to fajne jest to, że można się pozabijać między sobą. Ktoś jedzie gdzieś, a ty podchodził. W łeb go. Mamy pięknie. Okej, okay, dobra. Gdzie ty jesteś, dziadu? Co ja tutaj widzę? Nie widzę go. Nie ma typa. Nie mam kasy. Nie mam kasy, bo inaczej mógłbym nasłać na niego zbirów. I wtedy by go zaćpali. Ale chyba nawet levela nie mam. Mógłbym wyznaczyć nagrodę. Wejdźmy do chaty i zobaczmy, co mamy w chacie. Z okazji tej świątecznej aktualizacji, gdzie pada śnieg, jest śnieg na ulicach. Mamy świąteczne ciuchy. Zobaczcie, co mamy w chacie fajnego. Mamy choinkę, przy której możemy zrobić selfie'aka i mamy masę prezentów pod nią. Szkoda, że nie można nic zrobić z tą choinką. Czekajcie, gdzie się robiło tego selfie'aka? A, tutaj, w telefonie, no tak. Teraz sobie opalnę selfie'aka, ale nie choinki. Trzeba tutaj... Zobaczcie, jak ta choinka ładnie wygląda. Jak ona ładnie jest ubrana. Ale teraz sobie zrobimy selfie'aka. Ale to dziwne. Stoję przed tą... jak to się nazywa? Przed choinką. I nie mogę sobie zrobić selfie'aka przy choince. A może tutaj jest jakoś odwrócone? Czekajcie. Zaraz to spróbuję ogarnąć i zobaczyć. No patrzcie. Jak robię zdjęcie, stoję przy choince, tak jak w sumie powinienem. To on się nie może obrócić. God damn it. Co za hała. Dalej widzę to, czego nie chcę, a nie widzę choinki. Nie można sobie zrobić selfie'aka z choinką. Bez kitu. Ale swoją drogą. Zobaczcie, jaki tu jest dym w chacie. Co, przypalił coś, czy co? Zobaczcie. Normalnie tak jakby dym był. Dalej. O, super. Teraz będę mógł sobie zrobić selfie'aka. Trochę dalej. I mamy selfie'aka. Na tle choinki. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze tutaj mamy lepiej zrobione zdjęcie. Tak bardziej z daleka, ale wygląda normalnie, jakby się zadymiła cała chata. Dym leci. Czujecie to? W chacie dym. Pożar! Fire! Fire! Nie no, żartuję. To pewnie się pali, nie wiem co. A powiedzcie mi, jak można oglądać te zdjęcia zrobione z telefonem GTA na przykład komputerze czy aplikacji w telefonie. Ja u siebie szukałem tego, robię zdjęcia, wyrzuca mi, że mam zrobione te zdjęcia zapisane, a dalej nie mogę ich zobaczyć na aplikacji w telefonie czy na komputerze, jak się zaloguję na stronę Rockstara. Trochę takie dziwne. Zabiję go? Zabiję. Motor jest mój! I będę z nim robić co chciałem. Ty, Rysiu z klanu. Paszał wam. Dobra, jedziemy motorkiem. Nie ma to jak się przejechać motorkiem. Motorek zawsze dobra sprawa. Najlepiej się motorem, nie wiem... Online to mało jeździłem w ogóle motorami, wolę samochody. No ale tak ogólnie to najlepiej jeździć motorem w singlu Michaelem. Michael to jest mistrz, jeżeli chodzi o motory. O, moja postać w online to raczej nie jest dobra do jazdy motorem. Ale w singlu Michael to... Cudo.
na pełnym gazie cały czas, tylko skręcasz. No niesamowite. Dobra. Wejdźmy sobie do ammunition. Nie wiem, czy mam akurat hajs, żeby cokolwiek kupić. Ale myślę, że na coś by było mnie stać. Tutaj co mamy? Bronie. Takich to ja nie potrzebuję. Bardziej bym... Za 424 to ja zaszaleję, ty. Grubo. Wszystko poblokowane, albo nie mogę... Nie stać mnie na... O, rakietki. Fajerwerki za 600. Ech! God damn it! Nie mam hajsu na rakiety. Nawet na kolor mnie nie stać. Te aktualizacje... takie świąteczne, nieświąteczne, to wszystkie te ubrania, które kupujemy, jak mamy rakiety, to automatycznie nam po danym okresie się usuwają. To jest trochę szkoda, bo mogłyby zostać te ubrania i fajnie czasami by było tak sobie dla śmiechy polatać. Jako na przykład Mikołaj. Nie wiem, jak to jest z tym, jak to jest z tym niesezonowym typu świąteczne te dodatki, ale takimi normalnymi. Gościu, ja cię nie ruszałem, ty! Że broń wyjąłem. Ogarnij, typie. Już trzeci raz mnie dopadł. Dobra, ja raz go dotknąłem i raz mógł mnie uderzyć. Zabić. Ale dwa razy jeszcze. No, please. Bania. Może nie bania. Fajne też by było w online, jakby wprowadzili, chociaż albo nie. Bo tak sobie pomyślałem, fajnie jakby było w online za zabicie ludzi w mieście level. Ale to by było na takiej zasadzie, że jak kiedyś było w GTA 1. Zabijałeś ludzi i automatycznie przechodziłeś grę, bo dostawałeś punkty. Musiałeś zabić ileś tam... Wtedy akurat to dużo trzeba było zabić, żeby w ogóle przejść. Nie musiałeś przechodzić trybu fabularnego, tylko od razu zabijałeś ludzi, rozwalałeś auta i dostawałeś za to punkty. Po zbieraniu danych punktów mogłeś przejść do następnej mapy. To tutaj z drugiej strony by tak nabijali ten level i każdy by miał na przykład 114 level, tak jak ten gość. On nie ma życia chyba. 114 level wbić, to chyba przenosił postać z 360. A swoją drogą... za dużo mówię swoją drogą. Może wy wiecie, czy można przenieść postać z PlayStation 3 na Xbox One albo z Xboxa 360 na PlayStation 4. Bo z konsol na PC-ta można to przenieść, a nie wiem właśnie, jak to jest z konsolami, czy musi być to koniecznie PlayStation 3 i przenosimy na PlayStation 4, czy z Xboxa 360 na One'a tylko i wyłącznie i nie ma żadnej innej opcji. No, muzyka jest przednia, bo zaraz mnie pewnie zbanują za to, że prawa autorskie, więc trudno się mówi. Muzyka jest spoko, chociaż wam powiem, że jak przed kupnem w sumie na premierę usłyszałem, że będą takie kawałki GTA, to myślałem, że to będzie najlepsza stacja non-stop FM, a w sumie mają tam kilka fajnych kawałków, Gorilla, właśnie Basket Boy, Rihanna chyba jest, jak się nie mylę. I to jest, kilka kawałków jest fajnych, ale takie kawałki, że... no... Zabił mnie gość. Zabiłem dziada. Zabiłem, a chciał mnie zabić. Łajsa jedna. 20 dolców, taki biznesmen. I te kawałki nam się
usłuchają, nudzą szybko. O to mi chodziło. Nie wiedziałem, jak to nazwać. A natomiast wolę osobiście radio rock. O wiele jest lepsze, ma lepsze kawałki. Szybka akcja. Nie chcę szybkiej akcji. A to w sumie nie chcę nic. Szukanie akcji. Znajdę jakąś akcję na auto specjalne. Szukamy. Zapełnienie lobby firewall. 2x4. Ciekaw jestem, czy kogoś znajdę, czy będzie jedna wielka lipa. Raz tak miałem, że już weszłem do gry i nie było graczy. Tyle. To znaczy do tego ekranu. Secure, serve, firewall. A raz wam powiem, że grałem z randomami chyba przygotowanie do napadu. Muszę wam powiedzieć, że takie nieogary były. Już weszli, dwie osoby, ja i jeszcze jedna osoba weszliśmy na dach, a ci się ganiali jak debile. Jeszcze chyba czas nam się skończył i gówno z tego wyszło i powiedziałem, więcej z randomami nie gram, bo to jest dziwne grać z randomami. Ale takie, wiecie, ukraść auto czy coś, to jest w miarę proste. A napady to już trzeba mieć ogarniętych ludzi. Chociaż nie mówię, że nie. Bo czasami się zdarzy, że są naprawdę ogarnięci ludzie. I są randomami. Można fajnie sobie pograć. Okej, mam wsiąść do auta. Życia drużyny 1. Ty, synek, to moje auto. Wypad z auta, to moje auto. Voltika Rocket. A ja mam wsiąść do auta. Ja myślałem, że musimy jechać obojętnie jakim autem. Pomniejszy kręcą się niezidentyfikowani agenci, którzy wykradają coś tam. Macie ich odnaleźć i pozwolą. Kto by to czytał? Pani. Dobra, chłopaki, gdzie jedziemy, bo nie ogarniam. Dystans A, dystans B, dystans C, dystans D. Czyli co? Pasek dystansu pokazuje się, jak daleko od celu podróży znajduje się pojazd, gdy zmaleje od zera. Misja zakończy się niepowodzeniem. A ty czego mnie tu w dupę ładujesz, ty pedalek głupi? Tak to jest grać z debilami. Ja już mam auto rozwalone. Schakuj cele, ty. Zanim ja dojadę i schakuję cele, to gówno z tego będzie, bo auto będzie rozwalone. Powiedzcie mi jedno, czy takie auto da się gdzieś znaleźć? Czy to tylko jest ta misja auta specjalna. Fajne jest to, i ta, że jak zaczynamy jakąś misję, to automatycznie tak jakby nie mamy typowego online, tylko taki zamknięty świat. Tylko my jesteśmy ci, co robimy tą misję. Bo jakby było wiele osób, to automatycznie byśmy dostali po dupie, ktoś nam by auto rozwalił albo coś w ten deseń. Dobra, ja sobie w sumie bym pojechał do celu B. Dystans B. Jedziemy. Schakuj cele. Tylko ciekawe, jak ja mam to schakować. Nie ogarniam trochę tych misji. Są fajne te misje, ale ja nie ogarniam ich. Jakby ktoś miał ochotę pograć ze mną w online, ja wiem, lamie, to zapraszam serdecznie. Mam podobny nick. Nick w sumie mogę podać w filmie. W opisie filmu. Game tak. Bo też wiem, że większość osób nie ma Xboxa One. Są nieliczni, którzy mają Xboxa One.
większość ma PlayStation 4 pewnie. I tam GTA. A ci, co nie mają PlayStation 4, to zapewne grają na PC-cie. Na PC-cie ta gra została już chyba zhakowana. Albo jeszcze nie. W każdym razie gówniane konto można kupić, jak ktoś by chciał tylko tak pograć chwilę, to można jakieś gówniane konto kupić i sobie chwilę pograć. Jezu, jak ja jadę. Śnieg obsypał mi auto i jak ja mam jechać na letnich opanach, panie? Letnie opany i jeszcze turbo. Gumy turbo. Dobra, skrót. W sumie to... Gdzie mój cel jechania? Ja chyba chcę do D jednak jechać. Ja szybciej się rozwalę niż do D dojadę. Z drogi! Policja nie goni, to jest dobrze. To mogę przejeżdżać ludzi. Gorzej jakby policja się ogarnęła i... chciała jechać. Nie, misja niezaliczona. Nie udało się zhakować celu. Cholerka. Szkoda. Szkoda. Taki amerykański miał być włos i miałem pojechać nim. Dobra, nie chcę już kontynuować tego. Tam. Dziwna ta misja była i nie chcę więcej w nią grać. Może ta misja by była fajna, ale... Ja się nie nadaję jeszcze w zimę jechać autem. To dziwne dla mnie, ale uważam, że te auta zmienili trochę. Jeżdżą tak jak GTA 4 zimą. Ale ogólnie jest fajne. Ogólnie prowadzenie aut, ta zimowa otoczka to jest coś fajnego. Teraz gdzie mnie wywali, musimy chwilę poczekać na władowanie się online. I zobaczymy, gdzie mnie wywali. Online. GTA Online bez cła. Nielegalna sprzedaż świeżo wyzwolonych, luksusowych aut kręci się jak nigdy dotąd. Wszystko fajnie. Tylko, że ja się nie nadaję do tych misji. Mój game, tak, jakby ktoś się pytał, to jest podobny, tak jak na YouTubie mam konto. Tylko bez YouTube. Nazywam się Pater2604, tak jak moglibyście słyszeć. Nie było tego widać w filmie. To by było na tyle w tym odcinku. Coś czuję, że się to nie wczyta szybciej, więc będę to powoli kończył. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to dajcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych materiałach, niekoniecznie związanych z GTA, ale w innych materiałach. I to tyle. Cześć!